Hej, jesteśmy w Poznaniu na osiedlu Rusa. Mamy przyjemność tutaj gościć zawodników na drugim przystanku turnieju Neymar Juniors 5. Przystanki turnieju odbywają się w 10 polskich miastach. Dwie drużyny, które dostaną się do finału w każdym z tych miast, jadą na finał ogólnopolski do Warszawy, gdzie będą walczyć o wyjazd do Brazylii na finał międzynarodowy, by zmierzyć się z drużynami z pozostałych 53 państw. W tym roku w Poznaniu mamy przyjemność gościć zwycięzców z zeszłego roku, czyli UKS Brudno. Wygrali oni finał warszawski, pojechali do Brazylii. Było to wspaniałe przeżycie, zmierzyć się z reprezentantami 48 krajów z całego świata. Fantastyczny wyjazd, niezapomniany na pewno do końca życia i marzymy o tym, żeby powtórzyć to jeszcze raz. Brazylijczycy, którzy wygrali, mieli dużo szczęścia. Grali z nimi, z Neymarem i jego kolegami 3 mecze po 10 minut, więc fantastyczne przeżycie. I zabawa, to co Brazylia traktuje tą piłkę jak zabawę i to jest wszystko prawda i każdy gra tam w piłkę, czy to starsza kobieta, czy to młoda dziewczyna, każdy pokazał, że umie piłkę żonglować. I grają po nocach na plaży, przynoszą ze swoje bramki, składają i sobie grają.